Proszę. Cześć, Robert. Witam, Wojciechu. Ja się muszę przyznać, że jeszcze nie byłem w twoim nowym gabinecie. Duża zmiana. Ja pamiętam, jak pracowałeś tam na dole, trzeba powiedzieć, że w piwnicy. Co my tu widzimy? Ja się bardzo cieszę. Od ubiegłego roku, od lipca, goszczę swoich pacjentów w nowym gabinecie. Gabinet został specjalnie do tego przygotowany. Jest to gabinet terapii manualnej i masażu. Naszymi nowymi nabytkami są... Ale co za dobre, drabinka tutaj ćwiczy? Drabinka, tak. Wygląda niemal jak sala gimnastyczna. Ponieważ terapia manualna jest takim procesem zintegrowanym, wielopłaszczyznowym, po pracy z pacjentem na nowoczesnych urządzeniach rehabilitacyjnych, zadaje pacjentowi zestaw ćwiczeń do domu, które ma samodzielnie wykonywać. Do cierpienia. To do cierpienia. Wykorzystuje drabinkę, laskę gimnastyczną, piłki. A to wygląda jak? Co to jest? To jest USG. Znane od wielu lat urządzenie. W gabinecie fizjoterapeuty? Tak. USG jest nie tylko urządzeniem diagnostycznym zarezerwowanym dla lekarzy, ale coraz częściej jest wykorzystywane w nowoczesnych gabinetach fizjoterapii. Pozwala poszerzyć diagnostykę nie tylko o testy funkcjonalne, które do tej pory wykonywali fizjoterapeuci, ale możemy już w sposób obiektywny na podstawie badań obrazowych. Czy to możesz zajrzeć do kolana? Mogę zbadać kolano, staw i wtedy mogę więcej powiedzieć na temat tego, co się dzieje w twoim organizmie. Ale wystawiacie normalnie opis, tak jak lekarz? Właśnie nie. Fizjoterapeutom nie wolno stawiać diagnozy. Jeżeli już, to ja wykorzystuję tylko to do własnych celów diagnostycznych. Poszerzam swoją diagnostykę, natomiast nie wolno nam wykonywać opisów, tak jak wykonują to lekarze, radiolodzy, ortopedzi. Czyli nie pracujesz po omacku, tylko widzisz. Widzę. Tak. Widzę, co może się znajdować patologicznego w stawie. Robert, muszę się przyznać, że ja przyszedłem obejrzeć to łóżko, bo mówi się o tym, że masz jakiś nowy sprzęt i mnie to zaciekawiło. Czy możesz wyjaśnić, do czego to służy? Jest to rzeczywiście bardzo nowoczesne łóżko do terapii, do rehabilitacji pacjenta. Stół został zaprojektowany z myślą o terapii manualnej, osteopatii i masażu. Niewątpliwą zaletą tego stołu jest to, że posiada budowę modularną, składa się z kilku sekcji niezależnych od siebie, dzięki czemu z konkretnym pacjentem mogę pracować na wybranych partiach, częściach ciała, a przez to tak ułożyć sobie pacjenta, jak to jest dla mnie wygodne, konieczne i zapewniające maksymalny efekt terapeutyczny. Wcześniej na poprzednim stole nie było takiej możliwości, natomiast ten stół jest stołem na miarę XXI wieku. To pomaga bardziej tobie, czy bardziej pacjentowi? Zarówno i korzyść jest obopólna. Z jednej strony pacjent, którego mogę ułożyć w dogodnej dla niego pozycji, czasami zmniejszającej nawet symptomy, objawy bólowe, a z drugiej strony zdecydowanie ułatwia mi wykonanie pracy. Mniej muszę dźwigać poprzez system odpowiednich dźwigni i zapadni siłowników, znacznie ułatwia mi wykonanie czynności. Wypróbować? Zapraszam. Połóż się wyżej lub przodem, czyli na brzuchu. Stół posiada system regulacji wielopłaszczyznowej. Podstawowa regulacja to oczywiście góra-dół, ale również możemy regulować stół w pozycjach wertykalnych, to znaczy ustawić go do pionu, zarówno w pozycji tradycyjnej, głową do góry, ale również mogę zrobić to samo głową w dół, w szczególności kiedy chciałbym stosować trakcję odcinka lędźwiowego kręgosłupa. No i zaprezentuję teraz kilka wybranych funkcjonalności tego stołu. Pierwsza rzecz, sekcja odcinka dolnego kręgosłupa miednicy kończyn dolnych. Zwalniam zapadkę i mogę w tym momencie wykonywać ruchy zgięcia bocznego kręgosłupa, mobilizując w ten sposób odpowiednie segmenty ruchowe kręgosłupa. Jest o tyle to dobre, że z jednej strony mi jako fizjoterapeucie ułatwia wykonanie ruchu, a po drugie pacjent czuje pełen komfort, nic nie robione tu jest na siłę. Proszę zobaczyć, stół w zasadzie mogę jednym palcem sterować poprzez system tych dźwigni. Także jest to olbrzymia pomoc dla fizjoterapeuty. Kolejną czynnością, którą można zademonstrować, jest to rozciąganie odcinka lędźwiowego kręgosłupa z jednoczesnym masażem funkcyjnym mięśni dolnej części grzbietu. Mogę również wykonywać ruchy obwodzące.
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, ja daną pozycję mogę zapamiętać, czyli ustawić w sposób statyczny na stole i przystąpić do dalszych procedur rehabilitacyjnych. W podobny sposób działają sekcje w odcinku piersiowym, szyjnym, także mogę poruszać teraz odcinkiem piersiowo-lędźwiowym, przejścia piersiowo-lędźwiowego i wykonywać techniki mobilizacyjne, relaksacyjne mięśni. Mogę wykonywać ruchy. A możliwy jest taki skręt? A, jest, oczywiście, jest możliwość ruchów rotacyjnych, jak najbardziej poprzez odpowiednie ustawienie systemu dźwigni i zapadni. Oczywiście dla większego bezpieczeństwa, a także efektu terapeutycznego mogę użyć pasa, które znajdują się na wyposażeniu. Tak, ale tutaj poprzez system dźwigni i zapadni mogę wykonywać ruchy rolujące, rotacyjne dolnej części. Dla ułatwienia pracy fizjoterapeuty jest też uchwyt. Czuję, że już mi coś gruchnęło. Że coś już gruchnęło. Tak, także stół ma naprawdę szereg zastosowań. To dziękuję bardzo. To powiem, że jestem pod wrażeniem. Gratuluję Tobie i klientom. I chyba muszę stwierdzić, że znajdujemy się w najlepszym gabinecie fizykoterapii, terapii manualnej. Co najmniej w Kołobrzegu.